Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość. Czyli musimy znaleźć x. Teraz zobaczmy, skoro one są podobne, może wyszukajmy wszystkie kąty. Mamy 70, 48, czyli tutaj będziemy mieli 62 stopnie. Prawda, żeby wszystko się sumowało do 180. Tutaj mam 62, 70, czyli tu muszę mieć 48 stopni, aby się sumowało do 180. No i teraz zobaczmy, skoro one są podobne, to stosunek odpowiadających boków musi być stały. Czyli zobaczmy, to co stoi przy kącie 62 stopni i 48, to jest bok tutaj 9, tutaj 18, czyli możemy zapisać, że 9 do 18, prawda, jest takie samo jak x do tego, co stoi przy boku z kątami 70 i 48 stopni, czyli do 17. Prawda? Musimy porównywać, brać proporcje między odpowiadającymi bokami. Boki odpowiadające to takie, które leżą przy takich samych kątach, czyli na przykład 62 czy 48 w tym trójkącie i 62 czy 48 w tym trójkącie. Mnożymy na krzyż. 18 razy x to jest 9 razy 17, czyli 18x to jest 9 razy 17. Tutaj będziemy mieli 153. Podzielimy sobie przez 18, czyli nasz x będzie równy 8,5. I to jest odpowiedź, czyli odpowiedź B. Można też łatwiej, 9, 18 to jest inaczej 1, 2 to jest x do 17. I teraz dużo łatwiej się policzy. 1 razy 17 to jest 17, to jest 2 razy x, czyli 2x. Dzielimy przez 2, x to jest 17 drugich, czyli 8 i 1 druga.